Hej, witam w kolejnym odcinku kursu. W tym robimy FPS-a wzorowanego na klasykach tego gatunku. Dzisiaj mieliśmy się zająć dynamicznym celownikiem. Niestety z powodu problemów z moim komputerem, dysk mi padł, musiałem przeinstalować cały system, ledwo odzyskałem stare projekty. Dlatego dzisiaj zajmiemy się śladami po pociskach. Przejdźmy do skryptu Pistol. Przy okazji poprawimy dwa błędy, które przeoczyłem w poprzednim odcinku, ponieważ teraz możemy przeładowywać na okrągło. Nic nie sprawdza, czy właśnie przeładowujemy. Mogę naciskać R cały czas. To samo jest ze strzałem. Jak nie mam naboi, nadal mogę przeładować, albo coś w tym stylu. Musimy w naszym skrypcie pistol dodać funkcji update w obu przypadkach. Wtedy, gdy wciskamy klawisz R oraz przycisk myszy IS RELOADING FALSE. Dopiero wtedy możemy nacisnąć którekolwiek z nich. I to wszystko, poprawka skończona. Teraz zaimportujmy grafikę yy... dziury po kuli. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy tu przy okazji jakiś błąd mi wyskoczył Unable to parse Yam file po tym przeinstalowaniu systemu, nie mam pojęcia o co chodzi, jeśli ktoś z Was coś takiego kiedyś miał, może mi pomóc, będę mega wdzięczny. Ale dobra, to później teraz import new asset bullet hole zmienimy texture type z texture na sprite i kliknijmy Apply. Teraz nasze bullet hole przyciągniemy do świata gry i zmieńmy rotację w osi X na 90, żeby to leżało na powierzchni. Teraz moglibyśmy taką grafikę kłaść w miejsce, gdzie nasz pocisk trafi, ale to teraz leży równo na płaszczyźnie. Dokładnie tam, gdzie jest płaszczyzna, tam leży nasza grafika. I jak widzimy, przez to są pewne glicze. My się poruszamy, ta grafika czasami tekstura wychodzi na wierzch, czasami powierzchnia wychodzi na wierzch. Więc żeby. Temu zapobiec. Warto tą pozycję troszkę podnieść, by to było zawsze troszkę nad tą płaszczyzną, ale nie chcemy robić tego tu bezpośrednio, ponieważ tą pozycję i tak będziemy zmieniać na taką, gdzie trafi nasz pocisk, tylko chcemy to zrobić w jakimś pustym obiekcie, który sobie wyśrodkujemy. Ten obiekt pusty będziemy przypisywać w miejsce, w które strzeliliśmy. Teraz naszą dziurę po kuli przeciągnijmy do tego pustego obiektu i dopiero tutaj. Zmieńmy w osi Y pozycję na 0,1, żeby to było troszkę ponad tym. Cały ten pusty obiekt nazwijmy Ballet Hall. Stwórzmy sobie nowy folder, ponieważ zapomniałem o tym. Create New Folder, który nazwiemy Prefabs. I do tego folderu Prefabs przeciągnijmy całe naszą dziurę po okuli. Tą dziurę oczywiście zmniejszymy, bo nie chcemy mieć dziury na półmapy. Załóżmy w każdej osi będzie to 500. I zapiszmy Ctrl S. Co teraz? Przejdźmy z powrotem do skryptu Pistol Easy i zdefiniujmy nową zmienną, którą potrzebujemy na pewno, a jest mianą publiczna zmienna typu GameObject, którą też sobie nazwiemy Ballet Hole. I co teraz chcemy zrobić? W naszej funkcji FixedUpdate. Jeśli trafiliśmy w jakiś Collider naszym Raycastem, czyli tym, co idzie od naszej postaci, wtedy chcemy w tym miejscu, w który trafiliśmy, stworzyć ten obiekt dziury po kuli. Więc na samym końcu piszemy instantiate, czyli to jest funkcja, która odpowiada za stworzenie nowego obiektu w grze. Ona przyjmuje trzy argumenty. Pierwsze, co chcemy stworzyć, więc chcemy stworzyć nasze bullet hole. Drugie, gdzie chcemy to stworzyć. Chcemy to stworzyć w miejscu hit.point. I trzecie, e, trzecie, jaką rotację ma mieć ten e, nasz punkt. Jest coś takiego. E, po pierwsze, jeśli chodzi o rotację, to zazwyczaj chcemy użyć quaternion. I quaternion ma taką funkcję jak From to Rotation. To nam pozwoli z naszej rotacji, e, rotacji naszego obiektu, zmienić ją w rotację obiektu, na który w który trafimy. Ponieważ możemy trafić na różne płaszczyzny, możemy tu na podłogę, możemy tu na ścianę, to jest różnie i tą rotację musimy dopasować. I ta funkcja przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym z jakiego kierunku chcemy zmienić, a drugi na jaki kierunek chcemy zmienić. Pierwszy argument na razie zostawmy, a drugi to będzie hit normal, czyli kierunek płaszczyzny, w którą trafimy. Teraz zajmiemy się pierwszym. Pierwszy, jako że ustaliliśmy, że ta nasza e, domyślnie nasza ku, e, dziura po kuli leży płasko na ziemi, chcemy użyć wektor 3 up. I teraz powinien się stworzyć obiekt dziury po kuli, niezależnie na jaką płaszczyznę trafi, powinien właśnie w takiej rotacji się stworzyć. Sprawdźmy czy to działa. Odpalimy grę. Błędu żadnego nie widzę. Strzelę w podróż. Nie ma, a dlaczego? Bo nie przypisałem mojej dziury, e, znaczy mojej dziury mojego obiektu do skryptu. Ten skrypt jest przypisany z tego, co wspomniałem na MyHand. Tutaj mamy miejsce na naszą dziurę i klikamy jeszcze raz play. I jest dziura. O, trafiłem, nie wiem jak tam, ale dobra chciałem. I widzimy, że niezależnie w jaką powierzchnię trafię, ta dziura albo jest pionowo, albo poziomo, czyli tak jak chcemy. Tą dziurę możemy nawet jeszcze troszkę zmniejszyć, załóżmy 0,2, 0,2, 0,2. Ona jest trochę duża, nie strzelamy z jakiejś wielkiej... mamy, mamy, Teraz widzimy, że jak strzelam cały czas, to zawsze... W następnym odcinku zajmiemy się celownikiem. A do tego właśnie tym, żeby rozrzut był trochę większy. A na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, cokolwiek, piszcie w komentarzu, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia.